Dzień dobry. Domagaliśmy się wypowiedzi obozu reprezentacji Polski na temat ostatniego mundialu, na temat kilku spraw wokół tego mundialu, no i powolutku takie wypowiedzi dostajemy. Był wywiad Lewego w Onecie, był wywiad Miśniewicza w TVP i nie tylko, i pojawiła się także rozmowa Tomka Wodarczyka z Grzegorzem Krychowiakiem na portalu Meczyki. Jest to rozmowa, na którą warto zwrócić uwagę w kilku aspektach. Na początek taka informacja, bo być może nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, Grzegorz Krychowiak jest człowiekiem, który przykłada bardzo dużą wagę do autoryzacji, bardzo dużą wagę do tego, żeby sprawdzić, co ukaże się na jego temat i to jest człowiek, któremu bardzo zależy, na wizerunku i któremu wielokrotnie zdarzało się różne wypowiedzi w autoryzacjach usuwać. Często zdarzały się takie historie, kiedy dziennikarz zrobił wywiad z krychowiakiem i później nie był do końca ukontentowany, bo kilka smaczków Grzegorz albo jego otoczenie wycięło. Tak, żebyśmy mieli świadomość, czy ktoś na przykład coś chlapnął, czy nie. Jeśli chodzi o wywiady z Grzegorzem Krychowiakiem, one naprawdę są nawet nie tyle autoryzowane, co filtrowane. I od razu chciałbym zaznaczyć, że sama decyzja o udzieleniu tego wywiadu to jest duży plus Grzegorza Krychowiaka. Wielu innych piłkarzy albo nie miało odwagi, albo po prostu nie miało ochoty zabrać głosu, a uważam, że... Po reprezentowaniu Polski na takim turnieju jak Mistrzostwa Świata, warto byłoby kilka kwestii wytłumaczyć. No ale jeśli nie chcą, to nie chcą, oczywiście mają do tego prawo, więc plus dla Grzegorza Krychowiaka, że wyszedł przed szereg, plus za odwagę i za to, że powiedział tak wiele rzeczy w tym wywiadzie, bo jest to rozmowa naprawdę interesująca. Kilka kwestii w tym wywiadzie mi się podoba, kilka nie. Zacznijmy może od tych kwestii stricte piłkarskich. Wyczuwam klimat jak za Jerzego Brzęczka, gdzie zarzucano mu brak stylu. U nas nigdy nie będzie dobrze. Wychodzimy z grupy i jest żałoba narodowa. Przegrywamy z Francją i jest świętowanie kolejnej pięknej porażki, bo przecież już za chwilę będziemy grać jak Hiszpania. I to jest moje pierwsze pytanie do Grzegorza Krychowiaka. Oczywiście pewnie Grzegorz Krychowiak tego nie obejrzy, ale bardziej w takim sensie publicystycznym. Nie, nie musimy grać jak Hiszpania. Nie, nie będziemy grać jak Hiszpania. Nie, nikt nie oczekuje, że będziecie grać jak Hiszpania. Tylko osoba. Która ma nie po kolei w głowie, będzie oczekiwała, że reprezentacja Polski będzie grała jak reprezentacja Hiszpanii albo w hiszpańskim stylu. Więc bardzo bym prosił o nieuprawianie tego typu narracji. Mówiłem o tym już nagrywając kilka odcinków na temat reprezentacji Polski, że wcale nie musimy podchodzić do futbolu tak, że jednym ekstremum jest reprezentacja Polski podczas katarskiego mundialu, a drugim ekstremum jest reprezentacja Hiszpanii nabijająca tysiąc podań. Znam się na piłce dużo słabiej niż Grzegorz Krychowiak, ale wskazałbym. Kilka drużyn, które znajdują się gdzieś pomiędzy. I gdyby Grzegorz Krychowiak na przykład powiedział, że ktoś domaga się, żebyśmy grali jak reprezentacja Maroka, nie jeśli chodzi o wynik, bo to jest nieosiągalne, ale jeśli chodzi o styl, to bym się podpisał. Super. Żebyśmy grali jak jakaś inna reprezentacja, która może się świetnie bronić, ale potrafi zachować się na połowie rywala, jak najbardziej tak, ale proszę po raz kolejny, nie mówmy o tej Hiszpanii. Nie róbmy ludziom wody z mózgu. Nikt nie oczekuje, żeby, repre żeby repre reprezentacja Polski grała jak reprezentacja Hiszpanii. Więc to jest moja prośba do reprezentantów Polski: nie wrzucajcie takiej narracji, bo nikt nie stawia takich wymagań. Prędzej pojawiają się takie pytania, dlaczego nie możemy grać jak Szwajcaria, jak Maroko. Możecie tu wypisać 30 innych państw, czy drużyn klubowych, obojętnie. Nikt nie mówi. O Hiszpanii. I kolejna kwestia, bo tak generalnie wiele zdań, które Krychowiak wypowiedział w tym wywiadzie, to są zdania mądre. On zauważa pewną potrzebę, żeby się rozwinąć, żeby dokładać pewne rzeczy, jeśli chodzi o grę ofensywną, że oczywiście ten futbol, który my prezentujemy, nie jest najbardziej przyjemny dla oka. Więc tutaj to nie jest tak, że wszystkie tutaj wypowiedzi Grzegorza Krychowiaka to jest coś, do czego się trzeba przyczepić. Natomiast jest kilka takich zdań, na które warto zwrócić uwagę. Oczywiście możemy mieć zastrzeżenia do tego, jak wyglądała końcówka meczu z Argentyną, bo narzuciliśmy sobie presję awansu, ale przecież w piłce gra się na wynik. Za Paulo Souzy chcieliśmy grać ofensywny futbol i co? Nie wygraliśmy z żadną mocną drużyną. Drugie, moje dwa pytania a propos Paulo Souzy. Po pierwsze, Grzegorz Krychowiak jest człowiekiem, który poznał w swojej karierze kilku interesujących trenerów. Pracował m.in. z Unajem Emrym. Dotknął fachowców, dotknął też szkoleniowców nieco słabszych. I moje pytanie brzmi. Czy my do końca świata będziemy porównywać jakąkolwiek reprezentację Polski do reprezentacji Paulo Souza? Czy reprezentacja Polski, Paulo Souza, to była jedyna drużyna na świecie, która stara starała się grać ofensywnie, a przy tym wyglądała średnio w defensywie? Czy naprawdę nie ma czegoś pośrodku? Czy jeżeli nie szło nam za Paulo Souza, zwłaszcza jeśli chodzi o obronę, to my do końca musimy porzucić wszelkie nadzieje. Przecież Zbigniew Boniek zatrudniając Paulo Souza, mówił wprost, że chce zmienić mentalność polskich piłkarzy. Nie zmienił. Ani Boniek, ani Souza. No bo Souza okazał się postacią mało wiarygodną. Natomiast to jest moja kolejna prośba do reprezentantów Polski. Jak już szukacie jakichś ripost, to błagam, nie porównujcie do reprezentacji Hiszpanii ani do Paulo Souza, Bo Paulo Souza, taka ciekawostka, nie jest jedynym trenerem na świecie, który stara się wprowadzić styl ofensywny. Ale czasami ma problemy z defensywą. I druga sprawa, gdybyśmy ściągnęli na przykład jakiegoś innego trenera, który potrafi wprowadzić styl ofensywny, to dlaczego my z góry musimy zakładać, że w defensywie nie będziemy sobie radzić naprawdę? Po, proszę po raz kolejny, nie uprawiajmy tej narracji z Hiszpanią i Sołzą. Nie szukajmy tutaj ekstremów. To nie jest tak, że musimy grać albo tak, albo tak. Może być coś pomiędzy. Może będziemy bronić na poziomie 7 na 10, nie 10 na 10, ale będziemy atakować na poziomie 6 na 10. To naprawdę nie musi być tak, że mamy bronić 10 na 10. Wiadomo, że tak nie bronimy. I tak tak nie bronimy, bo mamy mnóstwo problemów w defensywie. Naszym bohaterem jest Wojtek Szczęsny. To jest kolejna kwestia. Atakujemy 1 na 10. Naprawdę? Można to wszystko wypośrodkować. więc nie sprowadzajmy wszystkiego do Paulo Souzy. Jeszcze jedno pytanie do... Grzegorza Krychowiaka Za Paulo Souza chcieliśmy grać ofensywny futbol I co? Nie wygraliśmy z żadną mocną drużyną Ja nie wiem Grzesiek jak ty podchodzisz do reprezentacji Słowacji Ale był taki mecz, nie wiem czy tam sobie przypominasz Dość istotny Na początku ostatnich Mistrzostw Europy Nie wiem na ile e, Przypominasz sobie różne momenty z tego meczu Na przykład swoją czerwoną kartkę Jak to wpłynęło na naszą grę Jak wyglądały fazy tego meczu Jaka pojawiła się presja po tym meczu Skoro przegraliśmy od razu ze Słowacją Tam był właśnie ten moment, taka czerwona kartka Grzegorza Krychowiaka. Pamiętasz to? Bo jak już mówisz o Paulo Sołdzie, no to przypomnij może ten moment. Bo być może reprezentacja Polski wypracowałaby sobie wyjście z grupy. Gdyby nie ta czerwona kartka. Możemy sobie zadać takie pytanie. Dlaczego nie? Skoro ty zadajesz pytanie o Hiszpanię i o Sołzę, to ja mogę zadać pytanie za tego Sołzy. Może gdybyś nie obejrzał tej czerwonej kartki, to awansowalibyśmy do kolejnej fazy. Czy to pytanie jest uprawnione? Moim zdaniem tak. Skoro robimy taką gdybologię, no to czemu nie? No i dalej, w kontekście tego stylu. Analizowaliśmy swoją grę w Lidze Narodów. Widzieliśmy, czym kończy się dla nas odważniejsza postawa. Wyciągnęliśmy wnioski. Podpisaliśmy się pod tym planem jako drużyna. Poprzedni selekcjoner budował taktykę pod piłkarzy, których nie miał. Trener Miśniewicz oparł ją o możliwości zespołu. Co nie znaczy, że od teraz nie możemy robić kroków naprzód. No oczywiście, że możecie. Tego właśnie wymaga polski kibic. Żebyście postawili krok do przodu, a nie żebyście się stali Hiszpanią. Generalnie Grzegorz Krychowiak od dłuższego czasu jest zwolennikiem oczywiście stylu, który wprowadził Czesław Michniewicz. Są piłkarze, którym mniej to odpowiada. Oni na ten temat się wypowiedzieli. Lewandowski, Zieliński, i tak dalej. Są też tacy, po których widać od samego początku, że im ten styl leży. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że my nie doczekaliśmy się innej klasowej szóstki. Nie doczekaliśmy się w ogóle klasowej szóstki, tak to powinienem ująć. Nie doczekaliśmy się świetnego defensywnego pomocnika, który potrafiłby zabezpieczyć nam tę drugą linię. Cały czas musimy się zastanawiać nad jakimiś różnymi opcjami pod kątem przyszłości. I teraz, tak. Zmiana stylu reprezentacji Polski, powrót do, nie, no może nie powrót, przejście do innego trenera, czy to będzie Paulo Souza, czy ktokolwiek inny. Oznaczałoby pożegnanie Grzegorza Krychowiaka, prawdopodobnie z tą reprezentacją, ponieważ trener, któremu będzie zależało na piłce bardziej ofensywnej, po prostu może sobie zdać sprawę, że z Grzegorzem Krychowiakiem trzeba będzie grać głębiej i że Grzegorz Krychowiak nie daje już takich opcji, jeśli chodzi o możliwości ofensywne. Więc wszystkie te wypowiedzi Grzegorza Krychowiaka, akurat w tym konkretnym kontekście, czyli stylu reprezentacji Polski, moim zdaniem, należy traktować z dystansem o tyle, że Grzegorzowi Krychowiakowi ten styl, Pasuje, ponieważ przedłuża mu karierę reprezentacyjną. I tyle. Bardzo istotna kwestia, którą chcę dodać. Jeśli Grzegorz Krychowiak będzie występował w tej reprezentacji podczas eliminacji najbliższego euro. Ja nie wykluczam, nawet zakładam taki scenariusz, że Grzesiek rozegra kilka znakomitych spotkań. Może nawet jakieś mecze nam wygra. Natomiast jeśli spojrzymy sobie na to długofalowo, to jest kazus podobny do Sergio Busquetsa. Czyli stawiasz na gościa, który w wielu meczach może być przydatny, ale czy długofalowo? A my w tym momencie musimy myśleć o takiej długofalowości, bo mamy dość łatwą grupę właśnie w tych eliminacjach do euro. No właśnie. Czy, czy, mamy się skupiać tylko na tym, że potrzebujemy na tu i teraz, tu i teraz, tu i teraz, a może powinniśmy poszukać czegoś innego? Może powinniśmy poszukać jakichś innych środkowych pomocników i zabezpieczenia naszej defensywy w nieco inny sposób, bo tutaj całe to klu tej narracji, którą narzuca Grzegorz Krychowiak polega na tym, że My nie, my nie graliśmy dobrze w defensywie. Pamiętajmy o tym, że do pewnego stopnia ten awans zawdzięczamy stylowi Czesława Michniewicza, bo, bo z Meksykiem nie, do, nie dopuściliśmy rywali do zbyt wielu sytuacji strzeleckich. Natomiast koniec końców Wojtek Szczęsny okazał się bohaterem. Wojtek Szczęsny bronił rzuty karne i, i rywale stwarzali sobie przeciwko nam sytuację. Więc my naprawdę, mówiąc o tym brzydkim stylu, to nie jest tak, że my mamy najskuteczniejszy autobus. W Europie czy na świecie? Po prostu my nie bronimy na wysokim poziomie. My chcemy mówić, że bronimy na wysokim poziomie, ale nie do końca tak jest. Zdarzają się mecze, kiedy faktycznie nam to wychodzi, to fakt, ale zdarzają się też inne, kiedy absolutnie tego nie brakuje. A jeśli do tego dołożymy właśnie problemy z jakąś nerwowością na połowie rywala, że piłkarze nie do końca wiedzą, jak wyprowadzać kontrataki, spójrzmy sobie na reprezentację Maroka chociażby w tym kontekście, no to mamy po prostu taki obraz, jaki mamy i pod kątem długofalowości projektu. Moim zdaniem Grzegorz Krychowiak po prostu do tego nie pasuje, ale tego stylu będzie bronił, ponieważ ten styl powtórzę to po raz kolejny, przedłuża mu karierę reprezentacyjną, więc ja jej mu się w sumie nie dziwię, że on się tak wypowiada. I teraz przechodzimy do tej kwestii drażliwej, do kwestii, która no, odbiła się gigantycznym echem w internecie, czyli wypowiedzi Grzegorza Krychowiaka na temat premii. Ja od razu powtórzę to, o czym mówiłem już pewnie ze sto razy, żeby to jasno tutaj wybrzmiało. Polscy piłkarze mogą dostać premie, ale nie powinny być to premie rządowe. To po pierwsze. Po drugie, sprawa powinna zostać załatwiona zdecydowanie wcześniej. To był mój główny zarzut do tego obozu reprezentacji Polski. Już nie mówię do kogo no konkretnie. Po prostu powinno to zostać załatwione wcześniej, żeby nie było takiej afery jak teraz. I Grzegorz Krzychowiak mówi takie zdanie, które zresztą stało się tutaj tytułem. Wstaliśmy od stołu i powiedzieliśmy sobie w wąskim gronie, panowie, będzie z tego syf, że to jest złe, że to uderzy głównie w nas. Ja tutaj podpisuję się pod tym, co powiedział Grzegorz Krychowiak. Jeśli bierzemy pod uwagę pozycję 32-latka, człowieka, który ma na koncie, obojętnie, nie będę mu zerkał do, do kieszeni, bo zupełnie nie o to chodzi, ale załóżmy, że ma tam 100 milionów złotych, czy kilkadziesiąt, czy sto kilkadziesiąt, obojętnie, ilekolwiek ma. Dochodzi do takiej sytuacji i do spotkania właśnie z premierem, który coś obiecuje. I ten Grzegorz Krychowiak jest człowiekiem, któremu bardzo zależy na wizerunku w Polsce, ponieważ jest w Polsce też przedsiębiorcą i prowadzi w Polsce różne interesy. I zakładając nawet, że ten Krychowiak chciałby tę premię przyjąć, no to on musi sobie to w głowie przekalkulować. Niezależnie od tego, ile dadzą, czy tam 30 czy 50 milionów, obojętnie, ile z tego skapnie Grzegorzowi Krychowiakowi. Milion? Półtora? Nie wiem. Nie wiem, jak oni by to dzielili. No ale czy to jest kwota? Która byłaby game changer'em w życiu Grzegorza Krychowiaka, która aż tak zmieniałaby mu budżet? Pewnie nie. A czy ta kwota mogłaby negatywnie odbić się na jego wizerunku? Pewnie tak, gdyby się okazało, że wszyscy piłkarze by obrwali. Dlatego, jeżeli Grzegorz Krychowiak mówi zdanie, wstaliśmy od stołu i powiedzieliśmy sobie w wąskim gronnie, panowie, będzie z tego syf, to jest złe, to uderzy głównie w nas, to ja mu wierzę. Bo on naprawdę mógł tak pomyśleć, zakładając oczywiście, że jest człowiekiem, który zerka kilka kroków do przodu, a myślę, że kimś takim jest. Więc ja pod tymi słowami absolutnie się podpisuję. Wcale nie musiało być tak, że Grzegorz Krychowiak o tym usłyszał i od razu mu się zapaliły dolary w oczach i pomyślał, ale teraz tutaj zgarnę jeszcze jakiś przelewik. Absolutnie nie musiało tak być. Myślę, że Krychowiak patrzy z szerszą perspektywą. I dalej. Zostaliśmy tą propozycją po prostu zaskoczeni, ale ustaliliśmy, że jeśli to ma się faktycznie zmaterializować, to duża część tej kwoty musi pójść na cele charytatywne. Tylko taki ruch może w jakiś sposób uratować nas od tej niezręcznej sytuacji. Więc moje pytanie jest w kontekście tej wypowiedzi krótkie: jeśli ma się zmaterializować, a Robert Lewandowski mówił, mówimy o wirtualnych pieniądzach i nie podchodziliśmy zbyt serio: jeśli ma się zmaterializować, versus mówimy o wirtualnych pieniądzach. W wywiadzie Czesława Michniewicza z Jaskiem Kurowskim też słyszeliśmy cały czas o wirtualnych pieniądzach. Troszkę tutaj jedno z drugim się kłóci. Ale zostawmy to. Dalej Krychowiak mówi. Prawdą jest, że część zawodników żartowała sobie z tej rozmowy, jak to bywa w drużynie, ale ci starsi wyczuwali, że może to być w niedalekiej przyszłości problem. No właśnie, ci starsi, czyli ludzie, mówiąc kolokwialnie, zarobieni. Ludzie, którym ten przelew po prostu, jakkolwiek by to dostali, po prostu nie zmieniłby zbyt wiele w życiu. A wizerunkowo byłby niekorzystny, a podkreślam, ci ludzie cały czas chcą zarabiać na reklamach w Polsce. Więc, skoro tutaj pada takie zdanie, ci starsi wyczuwali, że może to być w niedalekiej przyszłości problem, to moje pytanie jest takie, dlaczego wy panowie tego nie załatwiliście wcześniej, od razu? Skoro od razu wyczuliście, że może być problem, ja mówię, ja uważam, że Krychowiak to relacjonuje najlepiej. Najbardziej szczegółowo, ale skoro Wy wyczuwaliście, że może być z tego problem, to dlaczego Wy tego nie ukróciliście? Bo pewnie spodziewaliście się, że będzie taki obraz, jaki w tym momencie powstał. Oczywiście sporo jest jakichś tam głosów, że dziennikarze sieją tutaj ferment, bla, bla, bla i tak dalej, psujecie atmosferę wokół reprezentacji. Nie. Atmosfera została zepsuta w momencie złożenia takiej propozycji. To po pierwsze. I potwierdza to tutaj sam Grzegorz Krychowiak. Druga kwestia jest taka, gdyby te pieniądze pochodziły od prywatnego sponsora, gdyby te pieniądze pochodziły od klubu, czy nie wiem, nagle zgłasza się jakiś multimilioner, ja chcę wynagrodzić reprezentantów Polski, dam im miliard złotych. Super. I niech się ludzie bogacą. Ale tutaj mówimy o pieniądzach, które miały przyjść z rządu, które obiecał premier, i pojawia się naturalnie pytanie: czy, czy te pieniądze powinny płynąć do piłkarzy? Znacie moje zdanie, ale podkreślam, skoro pada tu konkretnie taka opinia, starsi wyczuwali, że to może być w niedalekiej przyszłości problem, panowie, popełniliście bardzo duży błąd, że nie, że nie załatwiliście tej sprawy wcześniej, bo brakuje. Moim zdaniem, tutaj w tej całej kwestii takiego naturalnego przywództwa, po prostu kogoś, kto zebrałby grupę i powiedział, panowie, wiem, jaką macie sytuację, ten ma taką, ten ma taką, ten ma taką, są tu piłkarze, którzy jeszcze pewnie dużej kasy nie odłożyli, ale chyba w tej sytuacji nie warto bo to zostanie źle odebrane. I jeszcze jeden wątek, czyli wypowiedź Grzegorza Krechowiaka. Może nie wszyscy to zrozumieją, ale jak kilku najbogatszych zawodników ma zadecydować za całą grupę? To były bardzo duże kwoty. Dla niektórych zawodników ogromna różnica. Duży zastrzyk do domowego budżetu. Działają normalne pobudki. Nie jest łatwo to odrzucić. Myślisz, że wąska grupa piłkarzy, która zarabia najwięcej, miałaby wstać i powiedzieć nam, ta premia nie robi różnicy, to my będziemy za nią atakowani, więc wy też nic nie dostaniecie? Musisz znaleźć złoty środek. Więc Zapytam po raz kolejny. To były wirtualne pieniądze, skoro Krychowiak tutaj mówi na takim poziomie szczegółowości, czy jednak niewirtualne? To po pierwsze. Po drugie. Krychowiak mówi dalej. Naprawdę nie rozumiem, dlaczego to my musimy się tłumaczyć. Stworzono gigantyczne zamieszanie, z którym uporać muszą się zawodnicy. Szambo wybiło, a my je sprzątamy. No, na razie sprząta Lewandowski i Krychowiak. Wrzucono nam granat do szatni i zamknięto drzwi. Skończyło się dużym wybuchem i zniszczyło wszystko to, co wizerunkowo i sportowo udało się zrobić w Katarze. Zgadzam się też z tym zdaniem Grzegorza Krychowiaka, że ktoś wrzucił granat i stworzył sytuację bardzo niekorzystną, nieprzychylną, trudną do rozwiązania. Ja wiem, że to brzmi dziwnie w kontekście tego, że piłkarzom tam obiecywano czy zapowiadano jakieś duże pieniądze, ale trzeba było od początku założyć, założyć tak jak tutaj powiedział sam Krychowiak, że z tego może pojawić się problem. Natomiast jeśli sami piłkarze, podkreślę to po raz kolejny, czuli, że może być problem, a Krychowiak tutaj nie mówi o wirtualnych pieniądzach. Krychowiak mówi bardzo konkretnie. To jest ta różnica pomiędzy wywiadem Krychowiaka, a wywiadem na przykład Czesława Michiewicza czy Roberta Lewandowskiego, że Grzegorz tutaj wszedł naprawdę na duży poziom szczegółowości i w zasadzie z tych wszystkich deklaracji bije takie przekonanie, że był taki temat po prostu wśród reprezentantów. I oczywiście reprezentanci znaleźli się w dziwnym położeniu, kiedy trzeba było podjąć dziwną decyzję. Zgadzam się, że Robertowi Lewandowskiemu pewnie trudno byłoby podejmować decyzję za... Nie wiem, Michała Skurasia, który nie ma jakiegoś gigantycznego majątku. Ale troszkę na tym też polega gdzieś jakieś naturalne przywództwo w kadrze. Kapitan, selekcjoner, liderzy, żeby takie sprawy załatwiać. W jakiś sposób? Nie wiem w jaki, ale nie została ta sprawa załatwiona w sposób żaden. W żaden. No i jak to tutaj zauważył Grzegorz Krzychowiak, skończyło się dużym wybuchem, i wszystko to wizerunkowo i sportowo zepsuło to, co udało się zrobić w katarze. No niestety tak jest, bo pieniądze publiczne. Zawsze będą analizowane. Zwłaszcza w takiej sytuacji. I teraz jeszcze jedna kwestia, eee, czyli taki cytat, który odbił się chyba największym echem z tego wywiadu. Dlatego, żeby ratować sprawę, liderzy zdecydowali, że bardzo duża część tej premii przeznaczona zostanie na dzieciaki. Przypominam, że cały czas była mowa o wirtualnych pieniądzach, a tutaj cały czas jest mowa o podziale. Nie udało się i powiem Ci teraz, jak myślę. Szkoda, że tej premii nie ma, bo kilka milionów poszłoby na szczytny cel, a tak nie pójdzie nic. Powiem tak. Nie warto wycierać sobie twarzy celami charytatywnymi. To jest zły kierunek. Wypowiadanie takich słów konkretnie w tym momencie. To jest bardzo zła narracja, którą tutaj wprowadza Grzegorz Krychowiak i jeszcze konkretnie właśnie taka zbitka, na którą sobie pozwolił. Tak jak mówię, on wywiad zawsze autoryzuje. Szkoda, że tej premii nie ma, bo kilka milionów poszłoby na szczytny cel, a tak nie pójdzie nic. Jak to w ogóle brzmi? Jak to w ogóle brzmi? Panowie, jeśli wy chcecie, ja tego nie wymagam, nie mam prawa tego wymagać, ale jeśli chcecie, to może, możecie wpłacać te pieniądze na cele charytatywne. Wiele jest takich piłkarzy na świecie, którzy rezygnują w ogóle z kasy, jeśli chodzi o granie w narodowych barwach i przekazują te kasę na cele charytatywne. Jeśli chcecie, to wy to możecie zrobić. No przecież macie kasę za te mistrzostwa. Więc jeżeli odpadła wam ta premia, bo kilka milionów poszłoby na szczytny cel, Kilka, tu mówiliśmy swoją drogą o nieco większych kwotach, a tak nie pójdzie nic. Oj, 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 oj. Moim zdaniem to jest dość duży samobój wizerunkowy. Panie Grzegorzu. Samobój wizerunkowy taki, który moim zdaniem w ogóle nie pasuje nawet do wizerunku Grzegorza Krychowiaka. Jeszcze ja że mówiąc, byłem troszkę zaskoczony, że akurat ten człowiek, który tak bardzo dba o swoją wypowiedź, o to, żeby ten wizerunek był taki naprawdę korekt, wiedzieć kiedy powiedzieć jakiś żarcik, kiedy jakoś tam nie wiem. Wjechać poważny temat, kiedy coś innego, kiedy zrobić Birchowa na konferencji, a kiedy naprawdę poruszyć poważne tematy, tutaj mówi takie słowa. Nie pasuje mi to do Grzegorza Krychowiaka, ponieważ Krychowiak akurat w wywiadach to nie jest człowiek, który pozwala sobie na spontaniczność, tylko to wszystko jest zaplanowane i uważam, że ta wypowiedź jest delikatnie mówiąc bardzo niefortunna. Natomiast zgadzam się też z Grzegorzem Krychowiakiem, że piłkarze znaleźli się w dość dziwnym położeniu. W położeniu takim powiedziałbym bez precedensu, bo taka sytuacja wcześniej ich jeszcze nie spotkała. Natomiast oni musieli od samego początku zakładać i Krychowiak potwierdza to też w tym wywiadzie, że będzie źle w tej sytuacji. Że to się zakończy naprawdę źle dla reprezentantów Polski, że wybije szambo, że oczywiście, tak jak mówię, pojawia się teraz sporo takich kibiców, których interesuje tylko boisko i którzy mówią w ogóle po co wy zwracacie uwagę na te jakieś afery, po co wy w ogóle zwracacie uwagę na te premie. A ja odpowiem po raz kolejny. Ludzie zwracają uwagę na te premie wyłącznie dlatego, że chodzi o pieniądze publiczne. Gdyby chodziło o jakieś inne pieniądze, nawet gdyby były one gigantyczne, to pewnie media by się na tym skupiały. Natomiast ja nie miałbym żadnych pretensji, żeby to było jasne. Trzeba odróżnić pieniądze publiczne od pieniędzy prywatnych. Natomiast stawianie sprawy w taki sposób, że skoro nie będzie tej kasy, to nie pójdzie nic, no to dla mnie jest coś po prostu poniżej pasa, coś, co kompletnie mi nie pasuje ani do Grzegorza Krychowiaka, ani do żadnego innego reprezentanta Polski. Pewnie za czas jakiś Grzegorz Krychowiak będzie tłumaczył się lapsusem językowym, natomiast to jest wypowiedź. Bardzo niefortunna. Jedna z najbardziej niefortunnych wypowiedzi szczerze mówiąc, jakie widziałem ostatnio w polskiej piłce. Ostatnio nie możemy narzekać na ich brak. Nie oszukujmy się. Jeszcze jedna kwestia, tak zupełnie na koniec nie będę tu analizował dokładnie wywiadu Czesława Michniewicza z Jaskiem Kurowskim. Ostatnio będąc w programie w meczekach powiedziałem co sądzę na temat zachowania selekcjonera, natomiast dostaliśmy w programie Rafała Dębińskiego i Filipa Surmy w Kanal Plus Debata Plus na temat reprezentacji Polski wypowiedzi sekretarza PZPN, czyli pana Łukasza Wachowskiego, który wypowiedział się na temat spotkania, no właśnie, Czesława Michniewicza z premierem Morawieckim i zasugerował, że PZPN o niczym nie wiedział. I tutaj pada, takie znanie, które spisałem właśnie z tego programu. Budzi to nasze wątpliwości i zdziwienie. Nie do końca rozumiemy, dlaczego tak się to potoczyło, że nie byliśmy w 100% zaangażowani w to spotkanie. Tak powinno być. Obecność albo informacja przekazana prezesowi na pewno nie zaszkodziłaby. To są słowa Łukasza Wachowskiego, czyli też człowieka, który waży słowa i który nie powiedziałby niczego nieodpowiedzialnego bez konsultacji z prezesem Cezarym Kuleszą. W momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, jest godzina 22.26 11 grudnia 2000. 22. W tym momencie Czesław Michniewicz oficjalnie jest jeszcze selekcjonerem, jest selekcjonerem reprezentacji Polski. Moim zdaniem, gdyby ta sprawa, takie wypowiedzi i sposób załatwienia tej całej historii przez Czesława Michniewicza, gdyby to wszystko odbywało się w piłce klubowej i w piłce klubowej decydowałby o przyszłości Michniewicza Cezary Kulesza po prostu jako prezes klubu, to Michniewicza by nie było. To byłby game over. Po prostu. Za jakiekolwiek Organizowanie tego typu historii bez wiedzy Cezarego Kuleszy, znając charakter Cezarego Kuleszy, nie byłoby czego zbierać. Jako, że tutaj mówimy o gigantycznym przedsięwzięciu, jakim jest reprezentacja Polski, to wszystko każe mi się jeszcze wstrzymać z takim definitywnym ogłoszeniem odejścia Czesława Michniewicza. Wszystko oczywiście może się zdarzyć, bo też na początku, w zasadzie w momencie, kiedy Cezary Kulesza zatrudniał Czesława Michniewicza, to wtedy prezes PZPN pokazał, że nie boi się decyzji nieoczywistych, ponieważ Czesław Michniewicz nie był jego ulubieńcem. Absolutnie nie. Nawet bliskie otoczenie Czesława Michniewicza wtedy nie wierzyło, że Czesław zostanie zatrudniony. Dlatego ja teraz nie przesądzam, że Michniewicz musi wylecieć. Natomiast gdybym miał typować, kto będzie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski, to coś mnie skłania ku takiej tezie, że może to być Andrzej Szewczenko. Nie jest to pewny typ, absolutnie z mojej strony. Nie jest to coś, co możecie tytułować jako nasz juz, pewniak i tak dalej. Absolutnie nie. Ale coś się dzieje. Tyle. Dzięki. Do następnego razu.